Fatalne informacje dla kibiców polskiego Speedwaya. Jarosław Hampel, jeden z najbardziej utytułowanych polskich żużlowców, doznał skomplikowanego złamania kości udowej. Do zdarzenia doszło w Gnieźnie podczas półfinału różnowego Pucharu Świata 2015. Krótko po starcie czwartego biegu Polak zahaczył leżącą już maszynę Rosjanina Witalija Białousowa. Hampel zdołał zeskoczyć z motocykla, ale z potężnym impetem uderzył w drewniane ogrodzenie tuż pod dmuchaną bandą. Uraz byłego wicemistrza świata oznacza dla niego koniec tak udanie rozpoczętego sezonu. Ja z mamą byłyśmy tutaj w domu, oglądałyśmy zawody i właśnie nagle w pewnym momencie zauważyliśmy, że tata się przewrócił, mocno uderzył w bandę, także się trochę wystraszyłam. Biegnąc w kierunku Jarka, myśleliśmy, że to był po prostu zwykły uścisk, upadek, ewentualnie przekaże nam jakieś uwagi, co mamy zmienić w motocyklu, czy jakąś dyszę, czy zapon, czy zębatkę. I tak naprawdę ten wyścig zacznie się dla nas od nowa. Jak się uderza przy takiej prędkości w dmuchaną bandę i nigdy nie wiesz, co tak naprawdę się dzieje, nagle chcesz podnieść się, a tutaj się nie da. Musiałem odpalić kawałkę z nami. Pozostałem na pomikalu. Ze względu na to, że mam jeszcze dość wysoką gorączkę i niezbyt się z tym dobrze czuję i wkurza mnie to. Pali mnie to prawie teraz cały. To wystarczy? No, tak by mogło to być. Doktor opowiadał mi później, że dopiero jak otworzył tą nogę gdzieś tam i widział, co tam jest w środku, to tak naprawdę zdał sobie sprawę, jaka to jest poważna i niedobra kontuzja. Połamane kości, one się gdzieś tam powplątywały w te mięśnie, mięśnie ciągnęły tą nogę i automatycznie to wszystko gdzieś tam się spinało. To ta noga automatycznie o 10 cm zrobiła się krótsza. Jest ta kość umocowana na takim gwoździu śródszpikowym, więc ta noga musiała zostać tam z boku oczywiście cięta, musiała tę nogę otworzyć, żeby ponakładać tą kość na ten gwóźdź, żeby po prostu każdy element tej złamanej kości gdzieś tam mógł się znaleźć ponownie w tej, jakby no, w tej linii, w tej osi, żeby tę nogę uratować w ogóle, bo przecież po takich kontuzjach nawet można zostać kaleką. Jarek został przyjęty do kliniki z wieloodłamowym złamaniem trzonu kości udowej. W swojej pracy zawodowej, mając do czynienia z tysiącami pacjentów, widziałem raptem kilka tego rodzaju poważnych, takich złożonych złamań. Widzisz? Patrz, odtąd, tu jest wieloodłamowo, tu jest wieloodłamowo, aż dotąd. To jest cały trzon. Tego odłamu się bałem, on troszeczkę odstaje, ale jest drugi odłam z tej strony, więc to jest duża szansa, że to się wszystko obleje. No właśnie nagrywam. Właśnie nagrywam, leżę z poprawą już zdrowia trochę, z lekką gorączką, ale jest moja informatyczka tutaj, prywatna. Moja żona Patrycja no, była przerażona, to było widać, że bardzo to przeżywa. Zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji przede wszystkim, jeśli chodzi o tą właśnie kontuzję, także przeżyła to ogromnie, ale cały czas mnie wspiera, to jest najważniejsze. Jest TV i dzisiaj oglądamy finał. Jarek, Kanał Plus Sport? Tak, oglądamy dzisiaj finał drużynowy, jak chłopaki będą za***. Trzymam za nich kciuki. Tak jest. Jarek wie, czego chce. Jarek ma swój cel. Jest pacjentem zdeterminowanym, jest pacjentem skoncentrowanym, jest pacjentem pracowitym. Najgorsze wydaje mi się były te pierwsze dni w szpitalu, gdzie widać było, że tak sam do końca nie wie, jak to będzie dalej. Czy będzie mógł jeździć, czy będzie to wszystko dobrze funkcjonowało, pójdzie w dobrą stronę, ale
Ale każdy tydzień, każdy miesiąc tej rehabilitacji bardzo mocno go rozpędzał, napędzał do tego, żeby wrócić w pełni sił. To jest właśnie jeden z tych ludzi, którzy no, ma kontuzję. No teraz zobaczymy po tej nodze, bo to była ciężka kontuzja, jak będzie to wyglądało. Ale wydaje mi się, że śladu po nim to nie będzie żadnego śladu. Będzie jechał swoje. To jest krótki zabieg, nie? No właśnie. Teraz może do tego, co było. To jest drobiazg. To jest jakiś tam drobiazg, szczegół, no. Mhm. No dzień dobry. Cześć. Cześć. Jak macie? Dobrze. Tak? Tak. Mam nadzieję, że coraz lepiej. Coraz lepiej. Tak? Tak. Siły wracają? No, siły są cały czas, a w nodze wracają. W nodze wracają? Tak. No. Najprawdopodobniej w ogólnym znieczuleniu, także sobie na chwileczkę usiniesz, usuniemy jedną śrubkę z gwoździa. Nie? Tak jest. No. I tak naprawdę od jutra jest ten moment, kiedy zaczynasz stopniowo coraz bardziej obciążać. Czyli wykręcamy śrubę dzisiaj po prostu. I jedną. Dostaniesz na pamiątkę tę śrubkę. Dobrze? Tylko nie wkręcę jej do motocykla. Nie. Ona się nie nadaje. Pól łagodny jest. Czyli jesteśmy na zielonym terenie, więc jest okej. Okay. Pokaż, widzisz? Kamerka, tu pak, cyk. I po temacie. Sprawdzałem teraz jeszcze przed chwilą, jaka jest różnica długości nóg. Z pół centymetra. Idealnie. Bo jak teraz zaczniesz obciążać, ta dynamizacja to siądzie. Delikatnie. Pół centymetra do kompresji. Mhm. Czyli miał pan, panie doktorze, dobrą miarę. No, tak mi się udało. No to super, to fajnie. No. 7 rano, kamery. Dzień dobry. I te sprawy. Cześć wszystkim. Cześć. Czy mam udawać, że nikogo tu nie ma? Czekaj, ja się wezmę. Każdy najdrobniejszy element po zależeniem w łóżku to mnie cieszy, więc to jest, wydaje się, to są takie duże kroki do przodu. Oczywiście czeka mnie wielotygodniowa rehabilitacja, mnóstwo godzin spędzonych, pewnie żmudnych też godzin pracy właśnie z fizjoterapeutami. Ja cię będę podtrzymywał na dwóch, analizujesz. O, już teraz tym trzeba było być już znowu zachowany. Nie ma jakiejkolwiek daty tutaj przybliżonej mojego powrotu, jeśli chodzi o jazdę na motocyklu żużlowym. To wszystko będzie wynikać już w trakcie przebiegu rehabilitacji. Nagrasz mnie trochę? Aha. Muszę pokazać, jak chodzę. Okej. Okay. Nagrywasz? Aha. No cieszyłam się, że wrócił. Odpocznę trochę, bo zawsze go nie ma bardzo długo. No, ale szkoda mi go, bo teraz już zginę normalnie nogę. Stara się, ma rehabilitację codziennie. A wtedy miał tylko ją prosto, nie mógł jej zginać. Szedł ciągle o kulach i było, no, to był smutny widok. Musisz wziąć moje kuleżanki. A nie wezmę, czekaj. Te kuleżanki, tak. A weź nagle, jak wchodzę do auta ładnie już. Jest włączona, tak? No. Ale zabierzmy ją. No weźmy ją. Nie weźmy ją, no. Nie wolno, patrz, ona odchodzi, chodź tutaj, już. Zaraz pięknie patrzę. Nie wolno, chodź. No i jest progres. Gość już jest w siedzisku. Tak. Dobra, hop. Idziemy, dyszka niebieskie. Fajka. Dobre, dobre. Ekstra. Dwa. Trzy.
ciągle. Ten okres wygląda całkiem nieźle, jak na to, co ma w sobie i na jakim etapie, jeżeli chodzi o samą jakby procedurę lekarza. Na razie idzie to naprawdę całkiem dobrze. Żeśmy się nie pobili jeszcze ani razu. Wiele, wiele lat temu, jako bardzo mały chłopiec wtedy jeszcze spróbowałem jazdy na motocyklu i już wtedy wiedziałem, że to będzie kierunek, w którym będę chciał pójść, to będzie to, co będę chciał robić. To jak już opanowałem jazdę tym motocyklem, na pełen gaz, jak to się mówi, w tym pełnym ślizgu, to jest taki pierwszy, taki super fajny moment w odczuciu, jak się ten motocykl prowadzi. A druga rzecz jest ta następna, no to rywalizacja bezpośrednia na torze z zawodnikami, jest skok tej adrenaliny i wszystkie takie, taka euforia jazdy, ścigania się, to jest, no to są takie właśnie uczucia naprawdę takie, no, trudne aż do powiedzenia. Ta dyscyplina jest okrutna, niesamowicie. Jest zawodnik na topie, jest poklepywany, jest podrzucany, są sponsorzy, są pieniądze. Jeżeli ulegnie kontuzji zawodnik, ta porażka jest samotna. On nie ma dolegliwości żadnych. Ten dół jeszcze nie najgorzej, ale to przejście górą. No wiesz co, Jarek, tak siadnę. Wiesz, bo przy tych złamaniach takich sam, wiesz, wielodomowych, to trzeba zwracać uwagę na wiele szczegółów, bo nim się to często obleje kostniną, taką twardą, wiesz, kością, tak jak jest łamanie, kość, to mija dużo czasu i mamy kość gąbczastą, która się cały... Nie możemy na tym etapie jeszcze powiedzieć, że mamy pełen wzrost kostny. Decyzje też odnośnie dalszego postępowania i decyzje odnośnie jego możliwości powrotu na tor też jeszcze są na tym etapie w zawieszeniu. Od momentu wypadku, później operacji, konsultacji z lekarzem, fizjoterapeutą. Nie było takiego momentu, gdzie ktoś by miał jakąś chwilę zwątpienia. Jak zacząłem trenować żużel, a to tak naprawdę już trwa dobre 20 lat, to od tego momentu nigdy nie myślałem o tym, co bym robił, gdyby nie żużel, gdybym nie jeździł, gdybym się nie ścigał. Nie było takiej po prostu potrzeby, bo gdzieś tam cały czas żyłem wizją sportową. Że jeżdżę, że jestem sportowcem aktywnym, że mój wiek nie jest żadnym problemem, bo tak naprawdę dzisiaj można jeździć nawet do 40 na dobrym, wysokim poziomie. Nie dopuszczałem takiej myśli, że co by było, gdyby okazało się na przykład, że nie mogę wrócić na tor. Thank you.
Pierwsze ćwiczenie będzie tutaj, Terecki, po 20 na nog. Dobrze? Czuję, że to wszystko się tam właśnie, wiesz, wyciąga, rozciąga go na bok, na wszystkie strony. Jeszcze dwa ruchy, dam radę. Jeszcze 6 powtórzeń. Od stycznia zaczynamy przygotowania do kolejnego sezonu, przygotowania ogólnorozwojowe, takie przygotowania kondycyjne. No i później, jak co roku, szukamy wyjazdu na motocyklu crossowym najpierw, powiedzmy przełom lutego i marca, a później połowa marca, no to już siadamy na motocykle żużlowe. Otrzymałem stałą dziką kartę na starty w cyklu Grand Prix. Poza tym Liga Szwedzka, klubu nie zmieniam. Także wszystko jest jakby już jasne.